Chcielibyśmy, aby brat wyjaśnił nam rzeczy, o których już mówiliśmy. Jest to trudne do zrozumienia w naszych innych myślowo warunkach. Różnice pomiędzy testem przynależności do Kościoła, a między nauką Kościoła i argumenty po obu stronach. W prawie wewnętrznym nauki Kościoła znajdują się na miejscu testu przynależności do Kościoła. Czy wszyscy rozumieją, o co chodzi, bo nie wszyscy byli obecni? Ci, którzy nie byli, mówiliśmy o tym, co jest testem przynależności do Kościoła, to znaczy kryterium, które należy stosować od ludzi, którzy mają być ochrzczeni, w co muszą wierzyć, co muszą być wyznawać, aby być adwentystami. I mówiliśmy też, co jest nauką. I między innymi nauką Kościoła jest to, że Ellen White jest prorokiem, ale że nie można tego wymagać, nie musi w to wierzyć dokładnie, że Ellen White jest prorokiem, osoba, która chce się ochrzcić. I wiele innych takich też było nauk, między innymi dziesięcina. Nauką Kościoła jest, że powinno się oddawać dziesięcinę, ale nie jest testem przynależności, kryterium przynależności do Kościoła oddawanie dziesięciny. I wiele innych takich rzeczy. Okay. All right. First of all, we pointed out, przede wszystkim wskazaliśmy on a basis of an article in Ministry magazine, na podstawie artykułu w czasopiśmie Ministry October 1951. Z października 1951. The article is entitled, artykuł jest zatytułowany What are our tests of fellowship? Jakie są nasze kryteria przynależności do Kościoła? The article was written by the man who at that time was president of the General Conference. Artykuł został napisany przez człowieka, który wtedy był prezydentem Generalnej Konferencji. William Henry Branson. Williama Henry Bransona. It is a very interesting article. Jest to bardzo interesujący artykuł. I have it in the English language in my notes here. Mam go w języku angielskim w moich notatkach. In my lecture outline it appears as Appendix B. W moim takim konspekcie wykładowym jest to mój Appendix B. Branson points out, Branson wskazuje, that not every teaching of the church, że nie każda nauka Kościoła is a test for membership. Testem członkostwa. Now that is new for you. Jest to coś nowego dla was. It is new for some other people in other parts of the world. W niektórych częściach świata jest to też nowe. Many people have the view, wielu ludzi ma pogląd, if it's a teaching, jeśli to jest nauką, it then is a test. Jest to kryterium, jest to testem. It isn't. Ale tak nie jest. And I gave you some examples when we talked about it in class. Dałem wam kilka przykładów, gdy o tym mówiliśmy. Membership in an American trade union, członkostwo w amerykańskim związku zawodowym. I understand things are a little different in Poland, so I will just use America. Rozumiem, że rzeczy tu u was są trochę inne, więc używam przykładów amerykańskich. It is the teaching of the church, jest nauką Kościoła, that a church member should not belong to a trade or labor union. Że członkowie Kościoła nie powinni należeć do związków zawodowych. It is taught. Jest to nauką. And it should be taught. I powinno być nauczane. Ellen White had a lot to say about it. Ellen White dużo na ten temat powiedziała. But we do not keep somebody out of the church. Ale my nie wyłączamy kogoś z Kościoła. Or put them out once they are in. Nie wykluczamy go. If they are a member of a trade union. Jeśli ktoś jest członkiem związku zawodowego. It is a teaching. Jest nauką. It is not a test. Ale nie jest kryterium przynależności. I'll give you some more examples. Dałem wam więcej przykładów. Vegetarianism. Wegetarianizm. It is a teaching. Jest nauką Kościoła. But it is not a test. Ale nie jest kryterium. This may shock you, but Ellen White did not even make the eating of pork a test of membership. Może nas was nawet zszokować, ale Ellen White nawet jedzenia wieprzowiny nie uczyniła kryterium przynależności. She made it very clear. Ona wyraźnie stwierdziła, that the prohibition against eating pork, że zabranianie jedzenia wieprzowiny comes direct from the mouth of Jesus. Pochodzi prosto z ust Jezusa. And she uses the word teaching. I używa słowa nauczanie, nauka. But she says it is not a test of the church. Ale nie jest to sprawdzianem Kościoła, przynależności do Kościoła. And that is manuscript 15 of 1889. To ukazało się w 1889. And it was published in full in Ministry magazine. To zostało opublikowane w czasopiśmie Ministry. In the February 1987 issue.
W 1987 roku w lutym. On page 2. Na drugiej stronie. Now, okay, you say, well, what are the teachings? What are the tests and what are the teachings? A więc chcecie wiedzieć, co z czym są nauki, jakie są nauki, jakie są kryteria. We won't take a lot of time here. A więc zajmiemy się tym. I will simply refer you to the Adventist Bible Commentary. Po prostu odeślę was do komentarza biblijnego naszego, which is volume the Adventist Bible, the Adventist Encyclopedia. A chodzi o encyklopedię adwentystyczną. It's volume 10 of the commentary series. To jest 10 tom serii komentarza adwentystycznego. If you look up the heading under T, tests of fellowship. Jeśli popatrzycie na hasło test of fellowship, czyli sprawdzian przynależności. There will be a cross reference to another article. Będzie odnośnik do innego artykułu. Called Church Discipline. Nazwany dyscypliną kościelną. And there you are given the reasons why someone could be disfellowshipped from the church. I tam są przyczyny, z jakich ktoś może być po prostu wyłączony z kościoła. And the very first one that is listed. I pierwszy punkt na tej liście. Denial of faith. Utrata wiary. In the fundamentals of the gospel. W fundamentalne zasady Ewangelii. And in the cardinal doctrines of the church. I w te kardynalne, zasadnicze doktryny Kościoła. Some doctrines are more important than other doctrines. Niektóre doktryny są bardziej ważne niż pozostałe. And that may trouble you. I to może sprawiać wam kłopoty, trudności. Mrs. White frequently spoke of the pillar doctrines. Ellen White często mówiła o takich filarach zasad wiary. And she mentioned five or six things. I ona wymienia pięć lub sześć rzeczy, that were more important than some of the other doctrines. Które były bardziej ważne niż pozostałe doktryny. The second coming. Drugie przyjście. The Sabbath. Sabbat. The doctrine of conditional immortality. Doktryna warunkowej nieśmiertelności. Sometimes called soul sleep. Nazywana czasami snem duszy. Did we mention the Sabbath? Yeah, okay, the sanctuary, heavenly sanctuary. Niebieskie sanktuarium. There are five or six that are cardinal doctrines. Jest pięć lub sześć, które są tymi kardynalnymi zasadami. But there are teachings of the church which are not tests of the church. Ale są nauki Kościoła, które nie są kryteriami przynależności. Let me give you one more example. Jeszcze jeden przykład. In North America, w Północnej Ameryce, historically and traditionally, historycznie i tradycyjnie, women and men did not wear a wedding ring. Kobiety i mężczyźni nie noszą obrączki ślubnej. It was a teaching in North America. Jest nauką w Północnej Ameryce, that this should not be done in North America. Że tego nie powinno się czynić w Północnej Ameryce. Mrs. White did not apply it in other parts of the world. Ellen White nie stosuje tego do innych części świata. Specifically in Europe. Szczególnie do Europy. South America. Południowej Ameryki. New Zealand, Australia. Nowej Zelandii, Australii. British Empire. Brytyjskiego Imperium. Because in those countries, ponieważ w tych krajach, the wedding band had a cultural significance. Pierścionek, obrączka ślubna ma znaczenie kulturowe, that in the 1890s did not attach in the United States. Które jeszcze w 1890 nie dotyczyło, nie dotknęło Stanów Zjednoczonych. Now the culture is changing in North America. A kultura zmienia się w Północnej Ameryce. And some think that America now. Teraz Ameryka jest w tym, powiedzmy, stanie, w którym Australia była w 1890. It is still a teaching in North America. Ciągle jest to nauką w Północnej Ameryce, that men and women do not wear a wedding band. Że mężczyźni i kobiety nie noszą obrączki ślubnej. But it's not a test. Ale nie jest to testem. Now in Western Europe, w zachodniej Europie natomiast, in many places, w wielu miejscach, it is the custom for a married woman to wear. Jest zwyczajem, żeby zamężna kobieta nosiła tę obrączkę. This is my first visit to Eastern Europe. Jest to moja pierwsza wizyta we wschodniej Europie. I have observed that in Eastern Europe, zauważyłem, że we wschodniej Europie, also in parts of Scandinavia, a także w części Skandynawii, it is the custom for men as well as women to wear. Jest to zwyczajem mężczyzn i kobiet nosić obrączkę ślubną. And this does not bother me a bit.
I to wcale mi nie przeszkadza. You have noticed that I don't wear one. Zauważyliście, że ja nie mam obrączki. If my wife were here, you would observe that she doesn't Gdyby wear one. Gdyby moja żona była tutaj, zauważylibyście, że ona też nie nosi. This presents no problem for us. Nie, nie prezentuje to żadnego problemu dla nas. And I have no argument in North America. I nie mam żadnych argumentów w Północnej Ameryce. With an Adventist who wears it. Dla adwentysty, który nosi obrączkę. But it still is a teaching in North America. Ale ciągle w Północnej Ameryce jest to nauką. That we try to discourage it. I staramy się nie zachęcać do noszenia obrączki. Because culturally, ponieważ kulturalnie in North America, w Północnej Ameryce it has been viewed as an article of jewelry. Obrączka ślubna jest uważana jako element biżuterii. Mrs. White recognized a difference between North America and Europe, South America, Far East. Ellen White widziała różnicę pomiędzy Północną Ameryką, Europą, z Dalekim Wschodem i tak dalej. She addressed the question of the wedding band only once. Ona wypowiedziała się na temat obrączki ślubnej tylko raz. 1892. It's published in Testimonies to Ministers today. Jest to opublikowane w świadectwach dla kaznodziejów. I think it's 179 and 180. Gdzieś strona 179-180. Okay, in North America it is a teaching. A więc w Północnej Ameryce jest to nauką. But it's not a test. Nauczaniem pewnym, nie jest to testem jednak. So if you could get the two articles. Jeśli byście mogli zdobyć te dwa artykuły. Branson's article in Ministry Magazine. Artykuł Bransona w czasopiśmie Ministry. October 51. Oktober, październik 51. Pages 12 and 13. Strony 12-13. And then if you could get the article from the Adventist Encyclopedia. I w adwentystycznej encyklopedii. Page 298 and 299. Strona 298 299. And translate those into Polish. I przetłumaczyć to na język polski. I think it would be helpful. Myślę, że byłoby to pomocne. Now, these notes here are the complete outline of my lecture on this subject. Te notatki tutaj to jest kompletny zarys moich wykładów. And after the questions of last week, i po pytaniach ostatniego tygodnia, I recognize that this was probably going to generate curiosity and discussion even after I leave another week. Że to wzbudziło i wzbudza dalej zdziwienie i dyskusję nawet wtedy, gdy odjadę. So I photocopied the entire outline. A więc zrobiłem kopię całego tego wykładu. And I gave it to Pastor Kosowski. Dawałem go pastorowi Kosowskiemu. So that he will know what I said. Aby on wiedział, co powiedziałem. Because sometimes speakers get misquoted. Ponieważ czasami mówcy są źle cytowani. But I think it would be profitable for our church in Poland. Ale myślę, że byłoby rozsądne, gdyby Kościół w Polsce to examine these things, przeanalizował te rzeczy and see how they might affect your teaching and your practice. I zauważyć, jaki to ma wpływ na wasze nauki i na waszą praktykę. W ubiegłym tygodniu powiedział brat, że Kościół naucza o przestrzeganiu zdrowego trybu życia. Jest to testem przynależności do Kościoła, żeby przestrzegać zdrowy tryb życia. Health reform is not a test of membership. A więc reforma zdrowia nie jest testem przynależności. To znaczy, teaching, it is not a test. To jest nauką, nauczaniem nie jest to testem, kryterium. Ellen White did not even make the eating of pork a test of membership. Ellen White nawet nie uczyniła jedzenie wieprzowiny testem przynależności. She said it is a teaching. Powiedziała, że to jest nauczaniem. It is not a test. Nie jest to testem. Czy to znaczy, że jeżeli ktoś pije i dobrze się czuje, on się czuje silny, potem pali, je wieprzowinę, można go ochrzcić, bo on nie jest przekonany do tego. And he's smoking, but he feels very well. The use of tobacco and alcohol is a test. A więc używanie tytoniu i alkoholu jest testem. The growing of tobacco, sadzenie, uprawianie tytoniu, or the growing of wine grapes, albo uprawianie winogron, is not a test. Nie jest testem. Mrs. White said so flatly, clearly, unequivocally. Ellen White powiedziała to wyraźnie, dosadnie. It is a teaching. Jest to nauczaniem. It is not a test. Ale nie jest testem. Yes, the use of tobacco and alcohol. Tak, używanie tytoniu i alkoholu. And narcotic drugs. I narkotyków. That are not taken at the instruction of a physician. Jest to testem. These
These are tests of membership. I to są kryteria przynależności do kościoła. But when you speak of healthful living, ale jeśli mówimy o zdrowym życiu, I was thinking in the broader sense, mówiłem o szerszym, myślałem o szerszym wymiarze. Of vegetarianism, o wegetarianizmie, and what we commonly think of as the health message. O co zazwyczaj mamy na myśli mówiąc o poselstwie zdrowia. But yes, you are right. Ale macie rację. The use of tobacco. Używanie tytoniu, not the growing of it. Ale nie uprawianie tytoniu, the use of it. Używanie tytoniu, the use of alcohol. Używanie alkoholu, and the use of narcotic drugs. I używanie narkotyków, not prescribed by a physician. Nieprzepisanych przez lekarza, are tests of membership. Są testami członkostwa. I'm glad for the chance to clarify. Dziękuję za szansę wyjaśnienia. Natomiast ja wyczytałem w dziełach White, że to jest postawione na równi. Ona nie robi między tym a tym żadnej różnicy. You are mistaken. Nie masz racji. Or else you have an incorrect translation. Albo macie złe tłumaczenie. She did make a distinction. Ona czyni różnicę. And it's very clear. I don't have the exact quotation in front of me. I jest, ta różnica jest wyraźna. Nie mam tego cytatu tutaj. But she did say in one of her statements. Ale w jednym z jej zdaniu mówi wyraźnie. We do not class this with this. My nie klasyfikujemy tego w tym samym miejscu, co i to. It sticks in my mind that it's in volume 9 of the testimonies. Wiem, że to jest w 9 tomie świadectw. But I don't have the quotation in ale front of nie me mam at the cytatu tutaj. Mam pewną niejasność, bo wychodzi z tego, iż według tego, co siostra White napisała, alkohol, używanie alkoholu czy papierosów jest testem, choć Biblia nie stawia, przynajmniej w Starym Testamencie, alkoholu jako testu, tak mi się wydaje. Natomiast wieprzowina jest w Biblii postawiona według mnie jako test dla ludu Bożego, a u siostry White nie. Nie rozumiem tej niekonsekwencji. You can show me in the Old Testament. Możecie mi pokazać w Starym Testamencie, where the Bible teaches against the eating of pork, gdzie Biblia mówi przeciwko jedzeniu wieprzowiny. I am willing to be shown. Chciałbym, żeby mi pokazano. Isaiah. Ale zachowajmy dyscyplinę. On mówi później. I know you feel deeply about these things. Wiem, czuję, że jesteście tym bardzo poruszeni. And in your Slavic exuberance, i w waszym słowiańskim temperamencie it is difficult to restrain. Jest trudno to zrozumieć. And I understand that too. Ale ja wiem, o co chodzi. I have not yet seen. Dotychczas nie widziałem jeszcze. I'm not saying it isn't there. Ja nie mówię, że tego tam nie ma. I'm simply saying I have not yet seen. Ale do tej pory jeszcze nie widziałem. Where the eating of pork, żeby jedzenie wieprzowiny is a test, było testem of membership członkostwa in the Old Testament. W Starym Testamencie. I have no trouble with the fact it is a teaching. Nie mam, ja rozumiem, że to było nauką w Starym Testamencie, but nauczaniem. If you can show me where it is specifically a test of membership. Ale pokażcie mi, gdzie to jest wyraźnie powiedziane testem, że to jest test członkostwa. Not simply a teaching. Nie, po prostu nauczaniem, ale testem. You see, folks, rozumiecie, the root of our problem here. Korzeniami naszego problemu, naszych problemów tutaj jest. This is the root of the problem. To jest korzeniem problemu. I'm speaking plainly. Mówię wyraźnie and kindly. I uprzejmie. The root of our problem. Korzeniem problemu is your present inability. Jest wasza obecna niemożność to distinguish between rozróżnienia pomiędzy a teaching nauczaniem and a test. A testem. Now this is new for you. To jest nowe dla was. It's going to require you to think about it. I musicie nad tym jeszcze dużo pomyśleć. It's going to require you to talk about it. I musicie o tym rozmawiać. As we are doing now. Tak jak my teraz mówimy but o tym. The root problem. Ale ten korzeń problemu. For at least most of us this morning. Dla przynajmniej większości z was tutaj. Is the inability to see a difference. Jest niezdolność zobaczenia różnicy. Between a teaching. Pomiędzy nauczaniem. And a test. A testem. Okay. Chciałbym zadać takie pytanie, że jeżeli za 30 lat even 30 years, będę pesymistą i powiem, że będzie nas około 20 milionów jako adwentystów na świecie. Being a pessimist, I will say that will be only 20 millions of Adventists. A tylko milion tych, którzy 20 million today.
A on mówi, że jest teraz około 20 milionów. We have 6 million today. So in 20 years, only 20 millions, yeah? To i będzie tylko milion tych, którzy przestrzegają tej nauki Kościoła. And among this 20 million, there will be only 1 million people keeping all these teachings. In our church. Kto będzie tą naukę głosił? Who will teach everything? Skoro wszyscy będą, czy to będą jedli wieprzowinę, czy będą uprawiali wszyscy tytoń i tak dalej. Kto to będzie nauczał, skoro człowiek, który tego nie przestrzega, jak on to może nauczać? If nobody will observe them. You understand? All right. In other words, why teach it if it isn't the test? On rozumie to w ten sposób. Dlaczego to nauczać, jeśli to nie jest testem? Czy o to chodzi? Chyba to trochę nie. He doesn't mean everything. Well, no. I'm trying to understand your position. The ones who will teach it will be the ones who study the Bible in the spirit of prophecy. Ten, który studiuje, będzie, który tego naucza, będzie studiował Biblię i ducha proroctwa. I am discovering another problem. Ja odkrywam tu inny problem. And that is another misconception. I to jest znowu jakieś pewne nieumiejętność, nieporozumienie. When we speak about tests, jeśli mówimy o teście, it is in the context of tests of membership. To w kontekście kryterium członkostwa. So let's take the next step. I weźmy następny stopień. Membership in what? Członkostwo w czym? Well, the Seventh-day Adventist Church. Oczywiście w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Do you assume? Czy wy twierdzicie, ponieważ niektórzy członkowie Kościoła tak uważają, czy wy twierdzicie, że członkostwo w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego jest waszym paszportem do nieba? Jeśli wy tak twierdzicie, musicie to jeszcze raz przemyśleć. Są pewni ludzie w moim kraju, którzy tak myślą, że test przynależności, jeśli chodzi o kryterium członkostwa w Kościele, że to już determinuje ich obecność w niebie. Będzie wielu, wielu Adwentystów, którzy nigdy nie pójdą do nieba. I będzie wielu też ludzi, którzy nigdy nie słyszeli o Kościele Adwentystów. Church membership is not a passport to heaven. Członkostwo Kościoła nie jest paszportem do nieba. I see it rather, rozumiem to raczej jako as a license to grow spiritually and in knowledge. Jako pewna licencja, jako pewne prawo do wzrastania. The tests of church membership are the minimum, not the maximum. Testy przynależności to jest minimum, a nie maksimum. Now some of you are very much disturbed. Wielu z was jest tutaj zaniepokojonych. This comes as a new thing to you. Ponieważ to jest nową rzeczą dla was. One of the characteristics of human personality. Jedną z cech ludzkiej osobowości. Is that we resist change. Że my odrzucamy zmianę. And I do too. Ja także. So I'm not criticizing. A więc nie krytykuję was. But I think you need to study this. Ja myślę, że wy musicie to studiować. I think you need to discuss it. Musicie to dyskutować. But I think you need to distinguish between several things. Ale musicie odróżnić pomiędzy kilkoma rzeczami. The teachings of Ellen White. Nauki Ellen White. And the article by the president of the General Conference. I ten artykuły Generalnej Konferencji. Point out. Wskazują wyraźnie. That there are teachings. Że są nauki. Which should be taught. Które powinny być nauczane i które powinno się wierzyć, ale nie są one częścią tego minimum, co do którego minimum ktoś musi się zgodzić, aby być członkiem Kościoła. I musimy rozpoznać także, że członkostwo Kościoła w żaden sposób nie gwarantuje dostępu do nieba. Nie ma nic, co moglibyście zrobić, aby zdobyć zbawienie. Salvation comes not as a result of doing or not doing. Zbawienie przychodzi nie jako rezultat czynienia lub nieczynienia.
Salvation comes as a result of a personal relationship with Jesus Christ. Zbawienie to jest rezultat osobistego kontaktu z Jezusem Chrystusem. If you have that relationship, jeśli macie ten związek, there will be things you will do and there will be things you will not do. Będą rzeczy, które będziecie czynić i rzeczy, których nie będziecie czynić. But the doing or the not doing, ale czynienie lub nieczynienie does not get you into heaven. Nie wprowadzi was do nieba. Chciałbym, żeby on się odniósł do tego cytatu z Izajasza. Ale czy to, bo my odchodzimy już od tego tematu. Dobrze. Jeśli dobrze zrozumiałem, to brat powiedział, że wszystkie te testy przynależności do Kościoła pochodzą z Biblii. Z drugiej strony powiedział brat, że testem jest niepalenie tytoniu. Yeah, but what about smoking cigarette, non-smoking cigarette? Gdzie w Biblii jest napisane, żeby nie palić papierosa? The tests of membership are based on principles. Testy przynależności bazują na pewnych zasadach. Our brother has made a good point. Nasz brat wskazał tu na słuszną rzecz. You won't find smoking tobacco or chewing tobacco in the Bible. Nie znajdziecie palenia papierosów czy żucia tabaki w Biblii. You will not find tytoniu. Television in the Bible. Nie znajdziecie telewizji w Biblii. You won't find television in Ellen White's writing. Nie znajdziecie telewizji w pismach Ellen White. Does that mean then that we don't need to say anything about it because it isn't in the Bible? Czy to znaczy, że nie musimy nic na ten temat wiedzieć, ponieważ tego nie ma w Biblii? Tobacco will keep some people out of the kingdom of God. Tytoń wielu ludzi odsunie od Królestwa Niebieskiego. And television will keep some people out of the kingdom. Telewizja także odrzuci wielu ludzi od Królestwa Niebieskiego. Even though neither one is mentioned in the Bible. Chociaż ani jedno, ani drugie nie jest wspomniane w Biblii. The Bible teaches principles. Biblia naucza zasad. 1 Corinthians 10:31 is one such. 1 Koryntian 10:31 jest taką zasadą. Whether you eat or drink or whatever you do. Cokolwiek jecie, cokolwiek czynicie, czyńcie na chwałę Bożą. 1 Koryntian 3, 16 i 17. 1 Koryntian 6, 19 i 20. Say that if any man defiles his body, mówi, że jeśli ktoś zanieczyszcza swoje ciało, God will destroy him. Bóg go zniszczy. Well, it doesn't take very much to know whether tobacco defiles your body or not. No, oczywiście to nie mówi nic, czy tytoń zanieczyszcza wasze ciało. The scientists are in no doubt about that. Ale uczeni nie mają na ten temat wątpliwości. You don't need a theologian to tell you that tobacco will defile your body. Nie potrzebujecie teologów, żeby stwierdzić, że tytoń zanieczyszcza ciało. The Bible teaches principles. Biblia naucza zasad. That will cover tobacco. Które pokrywają także i tytoń. That will cover television. Pokrywają także telewizję. Philippians 4:8. Filipian 4:8. Paul gives you a pretty good definition. Paweł daje wam całkiem dobrą definicję. And the first word in the English verse is finally. He's coming to a conclusion. On tutaj stwierdza. He says whatever things are true. Myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, whatever things are honest, co sprawiedliwe, whatever things are just, co sprawiedliwe, whatever things are pure, co czyste, whatever things are lovely, co miłe, whatever things are of good report, co chwalebne, if there be any virtue, if there be any co praise, jest cnotą i godne pochwały. Sentence number one. Zdanie numer 9. If you are a Bible doer as well as a Bible reader, Jeśli jesteś takim samym czynicielem zasad biblijnych, co i czytelnikiem Biblii, you must understand, musisz zrozumieć from the scriptures, z Pisma Świętego, that swine's flesh was prohibited by Jesus Christ, że wieprzowina została zabroniona przez Jezusa Chrystusa. Enshrouded in the billowy cloud that followed the Israelites. In the pillar of fire by night, the przez Jezusa Chrystusa, który był ukryty w tym słupie, w tym obłoku, który ich prowadził przez pustynię. Sentence number one. Zdanie pierwsze. The Bible teaches. Biblia uczy. Mrs. White teaches. Ellen White uczy. That swine's flesh should not be eaten. Że wieprzowina nie powinna być jedzona. That is the teaching of the church. This is the quotation? I am reading you the quotation. I to jest dalej cytat Ellen White. Jest to nauką Kościoła. The teaching of the church. Nauką Kościoła. Don't eat swine's flesh. Jest nie jedzcie wieprzowiny. We get it from the Bible. Pochodzi to z Biblii. Ellen White reinforces it.
I Ellen White zachęca nas, podkreśla to jeszcze. That is our teaching. Jest to naszym nauczaniem. Sentence number two. Zdanie numer dwa. This is not a test question. Nie jest to kwestia kryterium przynależności. Now, we are at the point in our discussion. Jesteśmy w tym punkcie naszej dyskusji, where we are going around in circles. I wchodzimy tutaj w kółko. And so I think we will now take questions on another subject. I myślę, że teraz trzeba trochę się nad innymi pytaniami zastanowić. Because it is my impression, gdyż moje wrażenie jest takie, that it will not be profitable, że nie będzie właściwe to keep going around and around and around. Chodzenie w kółko w tej kwestii. I think that we will not get anywhere. Myślę, że nigdzie nie dojdziemy w ten sposób. Until you can clearly understand, do czasu, gdy wyraźnie nie zrozumiecie two things. Dwóch rzeczy. Number one, po pierwsze, Ellen White makes a distinction and the church makes a distinction. Ellen White czyni różnicę i czyni to samo Kościół between teachings pomiędzy naukami and tests, a kryteriami. Not every teaching is a test. Nie każda nauka jest kryterium. And number two, numer dwa, membership in the church does not automatically get you into heaven. Członkostwo w kościele nie czyni, że automatycznie dostaniecie się do nieba. Jak to wygląda w praktyce w Stanach Zjednoczonych? Rozróżnienie między testem a nauką. To znaczy, jeżeli ktoś przychodzi do kościoła i mówi, że w tej chwili nie jest przekonany do wieprzowiny, ale chciałby już zawrzeć przymierze z Bogiem. In the United States, since you have asked the practice, jeśli chodzi o praktykę, którą zapytaliście, w Stanach Zjednoczonych and in other parts of the world, i w innych częściach świata, there is a difference between teachings and tests. Jest różnica pomiędzy naukami a testem. We teach against pork. Nauczamy, że wieprzowina jest zła. I teach every candidate for baptism, don't eat pork. Każdego kandydata do chrztu nauczam, żeby nie jadł wieprzowiny. I teach every candidate for baptism in North America. Każdego kandydata do chrztu w Północnej Ameryce nauczam. Don't join a labor union. Nie bądź członkiem związków zawodowych. I teach every candidate in North America. Każdego kandydata do chrztu w Stanach Zjednoczonych nauczam. The vegetarian diet is the ideal diet. Dieta wegetariańska jest idealną dietą. But these are not tests of membership. Ale to nie są kryteria członkostwa. Even though they are teachings. Chociaż one są naukami. Very definitely they are teachings. Definitywnie są to nauki. Now, I think at the bottom of your question, myślę, że gdzieś na dnie waszego pytania, you are concerned. Jesteście, macie na myśli, how can we enforce the teaching? Jak możemy wzmocnić te nauki? And I share this with you. I podzielę się tym z wami. It is the Holy Spirit who enforces. To Duch Święty wzmacnia te nauki. Okay, that's enough on teachings and tests. Jest to tyle, jeśli chodzi o nauki i testy. Chodzi mi o to, czy Ellen White w swoich pismach poruszała problem aborcji. Did Ellen White in his writing say about abortion? Zadaję to pytanie na tle tego, że prawdopodobnie czytałem o tym. Czytałem o tym, że Generalna Konferencja wydała pewne wskazówki naszym szpitalom adwentystycznym odnośnie tego, kiedy i w jakich przypadkach można dokonywać aborcji. I na tym tle, czy właściwe jest w ogóle, aby Generalna Konferencja zajmowała stanowisko w takiej sprawie? It is good that the General Conference should give advice. Jest rzeczą właściwą, żeby Generalna Konferencja dawała rady. And that's all they have done, is to give advice. I to jest to tylko, dawać rady. Now, your original question was, did Ellen White speak on this? A więc pierwsze to właściwe pytanie, czy Ellen White mówiła o aborcji, czyli o przerywaniu ciąży, tak to nazwijmy. Others have asked about this. Inni też o to zapytali. And we did the research. I robiliśmy pewne badania. We have not found one reference to abortion. Nie znaleźliśmy ani jednego odnośnika do przerwania ciąży. But remember, ale pamiętajcie, this was not a
pressing issue in her day. W jej czasach nie było to takie popularne, nie zajmowano się tym. Mrs. White did not answer questions that nobody was asking. Ellen White nie odpowiadała na pytania, których nikt nie zadawał. There is one statement. Jest pewne stwierdzenie, which might apply to abortion, które może się odnosić do aborcji. But if you study the context, ale jeśli studiujecie kontekst, I think you will discover, odkryjecie, that she's talking about infanticide, że ona mówi o zabijaniu, ale już dzieci, już narodzonych dzieci. We in the White Estate have studied it carefully. W Ellen White Estate studiowaliśmy to dokładnie. And we think that it does not refer to abortion. I myślimy, że to nie odnosi się do aborcji. The only way you could apply it would be tangentially, indirectly. Jeśli chcielibyście to zastosować, byłoby to nie wprost, byłoby to trochę tendencyjne. But again, remember, ale pamiętajcie, there are a number of things that Mrs. White didn't talk about. Jest wiele rzeczy, których Ellen White nie omawiała. For example, na przykład, she did not talk about birth control. Nie mówiła o kontroli urodzeń. There are three methods of birth control. Są trzy metody kontroli urodzeń. One only was known in her day. I tylko jedna metoda była znana w jej czasach. And that was total abstinence in sexual relations between a man and wife, and that's one form of birth control. I tą formą kontroli była totalna abstynencja w stosunkach między mężczyzną i żoną. There are two other forms. Są inne formy. There are mechanical devices. Są środki mechaniczne. And there are chemical devices. And chemiczne środki. And both are used by Adventists today. I obie metody są używane przez adwentystów. In spite of the fact that the Pope has forbidden them. Pomimo faktu, że papież zabronił. But Ellen White did not talk about them. Ellen White nie mówiła na ten temat. She didn't talk about television. Ona nie mówiła o telewizji. She didn't even talk about cinema. Nie mówiła nawet o kinie. The first cinema feature film. Pierwszy film telewizyjny, kinowy, was produced in Hollywood, został wyprodukowany w Hollywood in the year 1915, w 1915 by a man by the name of D.W. Griffith, przez człowieka, który się nazywał Griffith. It was entitled The Birth of a Nation. Nazywał się Narodziny Narodu. And as far as I have been able to research, i o ile ja dobrze przeprowadziłem badania, that was the first Hollywood feature cinema film. To był pierwszy hollywoodzki film. It came out the year Ellen White died. Powstał on w roku, w którym Ellen White umarła. She does not talk about cinema. I dlatego nie mówi nic o kinie. The first radio station, pierwsza stacja radiowa, commercial radio station, to komercjalne, nadające dla ludzi, did not come online in the United States until November of 1920. Pojawiło się dopiero w listopadzie 1920. Where it gave the election returns of the presidential election between Harding and Cox. I nadało ono ten pojedynek wyborczy pomiędzy kandydatami na prezydentów. The first commercial television station broadcast in 1939. Pierwsza komercjalna telewizja zaczęła nadawać w 1939. So Ellen White didn't talk about any of these. A więc Ellen White nie mówiła o tych rzeczach. Does that mean then that the church shouldn't talk about them? A więc czy to znaczy, że Kościół nie powinien na ten temat mówić? Now there are some people who say, są pewni ludzie, którzy mówią, where the Bible speaks, I speak. Gdy Biblia mówi, to ja mówię. Where the Bible is silent, I am silent. Gdy Biblia milczy, to ja też milczę. The man by the name of Alexander Campbell said that. I powiedział to jakiś Alexander Campbell. Well, I think the church should speak about these things. Myślę, że Kościół powinien wypowiadać się na ten temat. I think the church should speak about abortion. I Kościół mówi na temat aborcji. But I think there is a difference. Ale myślę, że jest różnica between giving advice, pomiędzy daniem rady, which the General Conference has done, co Generalna Konferencja czyni, to our hospitals around the world, daje rady naszym szpitalom na świecie. It has said, mówi, in our opinion, że w naszej opinii, this is what we think. Tak to wygląda, tak to uważamy. It is advice. Jest to rada. Not a law. To nie jest prawo. And some people in our church disagree with the advice. I niektórzy ludzie w naszym kościele nie zgadzają się z tymi radami. There are some people, i są pewni ludzie, who take the position, którzy mają stanowisko, that abortion is never permissible under any circumstance, że aborcja jest nie do zaakceptowania pod jakimkolwiek warunkiem. Even if the life of the mother is involved. Nawet jeśli chodzi o ratowanie życia matki. Now, I have not studied Catholic dogma.
Nie studiowałem dogmatów katolickich sufficiently. Tak dokładnie. I wydaje mi się, że stanowisko katolickie to jest właśnie takie. Aborcja jest zabroniona pod jakimkolwiek warunkiem. Przynajmniej w amerykańskich katolickich szpitalach. They will let the mother die rather than perform an abortion. Raczej pozwolą matce umrzeć niż dokonają aborcji. Whether that's the teaching, at least that's the practice in most American Catholic hospitals. Czy to jest nauka? Nie wiem, przynajmniej jest to praktyką katolickich kościołów. I don't know what the teaching or the practice in Poland may be. Nie wiem, jaka jest nauka, jaka jest praktyka tu w Polsce. But I do think that both the Bible and Ellen White, wydaje mi się, że zarówno Biblia, jak i Ellen White give principles, dają zasady, which we can apply, które my możemy stosować to all of these things, do tych wszystkich rzeczy.